najśmieszniejszy i najgłupszy wypadek w czasie podróży. Była kolonią rzymską i to właśnie w tym czasie przypada okres świetności tego miasta. Dzięki temu możemy podziwiać budowle z tego okresu, jakim jest właśnie ten amfiteatr, którego budowa rozpoczęła się w II wieku przed naszą erą. Jest naprawdę trudno wyobrazić sobie, że to było w stanie tyle przetrwać i to wygląda cudownie, tak jakby było dosłownie wybudowane niedawno i te kamienie zostały przyniesione przez jakieś maszyny. Jest to szósty co do wielkości obiekt tego typu i oczywiście jeden z najlepiej zachowanych, tuż obok Koloseum Rzymskiego. Ja od czasu do czasu sprawdzam bilety i moim marzeniem jest pojechać do Rzymu. Wiem, że to na pewno zrobię, bo marzenia trzeba realizować. W przeszłości odbywały się tutaj walki gladiatorów, turnieje rycerskie i były organizowane widowiska przedstawiające bitwy morskie. Aktualnie organizowane są tutaj koncerty, odbywa się festiwal filmowy na terenie amfiteatru, ale chyba najciekawszym inwentem, jaki tutaj jest, to są mecze hokeja na lodzie, gdzie chorwacka reprezentacja może się popisać w całkiem ciekawej scenerii. A właśnie, zapomniałam jeszcze Wam powiedzieć, bo ten amfiteatr widnieje na banknocie o nominale 10 kun. Specjalnie jak gdzieś płaciłam, to go przekładałam, żeby móc Wam go pokazać. Nie wiem, z czym Wam się kojarzy Chorwacja. Dla mnie oczywiście oprócz pięknych plaż, gór, cudownych zachodów słońca i niesamowitej natury jest beton, który pochodzi z czasów Jugosławii. No mi się kojarzy bardziej z takim polskim PRL-em. No na przykład za mną są takie bloki z lat pewnie 70-tych, 80-tych i zaraz Wam pokażę niesamowity pomnik. Na pewno do dzisiaj są autorzy z niego dumni i idealnie pasuje tutaj z tymi bloczkami. No i dalej jest tutaj mnóstwo takich osiedli. Ten beton oczywiście tutaj pozostał. Nikt tego nie zmienia. Do tego są dobudowywane nowe rzeczy. Wracam już do hostelu i przypomniało mi się, że mam dla Was linka ze zniżką. Jeżeli zarezerwujecie na swój następny wyjazd, hostel, hotel czy apartament, cokolwiek chcecie, z tego linka, który tutaj Wam się wyświetli i podlinkuję Wam go na dole, możecie klikać i rezerwować i po powrocie otrzymacie 10% zwrotu, także korzystajcie, póki jeszcze działa.
chcecie zjeść w Puli owoce morza, to musicie koniecznie wybrać się na market rybny. Właściwie nie tylko rybny, bo tutaj są różne produkty lokalne też wokół. Za mną na przykład sprzedają rakiję, miód i dużo innych lokalnych produktów, jak na przykład kajmak, czyli taki ser biały, który pochodzi z Turcji. I ten budynek główny marketu ma na górze balkony. I tam jest mnóstwo takich małych knajpek, gdzie menu są bardzo okrojone. Na przykład ja byłam w Furii, to jest nazwa tego miejsca, i tam głównie serwują kalmary i ryby z różnymi sałatkami i dodatkami. Jadłam grillowane kalmary, kosztowały 44 kuny i to chyba były najlepsze owoce morza, jakie kiedykolwiek jadłam. Miałam właśnie najgłupszy wypadek na świecie chyba w czasie podróży, a właściwie nie wypadek, tylko po prostu jak szłam, to wybiegł taki labrador, on był strasznie wielki i chyba strasznie mu się chciało siku i po prostu wbiegł we mnie na tyle, że mnie wywalił i trochę mi się kostka wykrzywiła, mam nadzieję, że mnie nie skręcił. Najśmieszniejszy i najgłupszy wypadek w czasie podróży. Już wróciłam z Chorwacji i nagrywam to z domu, właśnie byłam u lekarza. Jednak okazało się, że ten pies na tyle mnie popchnął i ten upadek był na tyle mocny, że jednak ta moja kostka jest lekko skręcona. Na szczęście torebka stawała mi nie pękła, więc mam na 3 dni zwolnienie, mam po prostu smarować i robić zimne okłady i powinno mi przejść. Ale to jest tylko przestroga, żeby zawsze mieć przy sobie ubezpieczenie dla podróżnych, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie, nawet możemy mieć zderzenie z psem. Wiem, że ja się teraz z tego śmieję, bo to jest śmieszne, bo nigdy wcześniej pies do mnie jakby nie wbiegł. Ale pamiętajcie, żeby mieć ubezpieczenie, bo nigdy nie wiadomo, nawet jak uważamy, to coś może nam się stać. No, tym razem to było nic poważnego i no, ja tak naprawdę dalej mogę funkcjonować, po prostu jestem tylko lekko uszkodzona, ale ubezpieczenie jest niezbędne i jeżeli gdzieś jedziecie, nieważne czy blisko, czy daleko, zadbajcie o to, bo ubezpieczenie nie jest drogie, a nigdy nie wiadomo, kiedy nam się przyda. Cześć!